Dzień dobry Państwu, witamy w programie Rozmowa Echa 24. W studiu witamy panią dr Małgorzatę Brunecką z Bezpartyjnego Wrocławia. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Pani doktor, jest pani kandydatką w wyborach do Rad Osiedli. Tak, w tym roku tak, kandyduję na osiedlu Karłowice-Różanka. Co pani chciałaby dla osiedla zrobić jako radna osiedlowa? To trudne pytanie, bo to bardzo złożone osiedle. No trudne jest przede wszystkim dlatego to pytanie, że radny osiedlowy nic nie może zrobić. Z mojej perspektywy to wygląda troszeczkę inaczej. Jasne, to jest argument, który powtarza się w wielu, wielu dyskusjach. Nawet sami radni o tym mówią i myślę, że to jest jeden z elementów, które też zniechęcają czy też dystansują mieszkańców względem rad osiedli. Myślę, że to ta narracja w ogóle powinniśmy ją porzucić. Rady osiedla są bardzo, bardzo ważnym organizmem dla tworzenia tkanki miejskiej, bo to mieszkańcy są najważniejsi. One są tym podstawowym głosem mieszkańców i powinniśmy wreszcie zacząć jako mieszkańcy zwracać na nie uwagę. I to też chciałabym zrobić dla Rady Osiedla Karłowice-Różanka, ale też dla wszystkich rad we Wrocławiu. Zaangażować mieszkańców w większy dialog z radami osiedla, z radnymi, to się sprowadza w tym momencie do frekwencji wyborczej, czyli do tego, żeby wszystkie organizacje pozarządowe, też instytucje publiczne zadbały o to, żeby frekwencja w tych wyborach, które będą 17 października, była jak najwyższa. No dobrze, pani doktor, tylko że frekwencja w wyborach do rad osiedli jest bardzo niska zawsze. Ostatnio to było około 5%. 5% wyborców poszło do urn. Oznacza to, że poszli ci, którzy byli na listach i najbliższa rodzina, bo już ta dalsza nie poszła, bo jakby była dalsza, to by może było 10% frekwencji. Natomiast jest 5%. To jest kompromitująca frekwencja. To znaczy, że wrocławianie w ogóle nie rozumieją istoty rad osiedli i ja się im nie dziwię, bo ja też nie rozumiem. Ja na przykład nie rozumiem, po co taka rada osiedla istnieje. Kiedyś zapytałem jednego radnego z Księża Małego, co on ma zamiar zrobić w zbliżającej się kadencji, a on mi powiedział, że on ma zamiar organizować jeszcze fajniejsze festyny, bo do tego się bycie w Radzie Osiedla niestety sprowadza. Wiele rad skupia się na takich bardzo integrujących mieszkańców aktywnościach i bardzo dobrze, to jest potrzebne. Natomiast to, co jeszcze bardziej jest potrzebne radom osiedli, to, żeby ich głos w urzędzie miejskim, w instytucjach miejskich był lepiej słyszany. To jest sprawa, nad którą, jeżeli powstanie znowu nowa komisja do spraw reformy statutów rad osiedli, to jest kwestia, którą ona powinna opracować w pierwszej kolejności, czyli żeby miasto było bardziej związane głosem radnych w podejmowaniu decyzji dotyczących zieleni, dotyczących bezpieczeństwa, dotyczących edukacji, opieki zdrowotnej, komunikacji, czyli tego wszystkiego, co jest dla nas najbardziej potrzebne jako mieszkańców. Tak? No właśnie, bo ja do tego właśnie zmierzam, że radni osiedlowi, to mi się tak wydaje, że to powinni być ludzie, którzy znają właśnie problemy swoich mieszkańców, mieszkańców swojego osiedla i te problemy próbują rozwiązać i mogą to zrobić, bo teraz nie mogą, bo teraz mogą zgłosić pewne problemy do Urzędu Miejskiego, ale Urząd Miejski przecież nawet nie musi tego tak naprawdę wysłuchać. Nie ma obowiązku wzięcia tych problemów na tapet. Te problemy, te pomysły rad miejskich często po prostu lądują w kuble, bo nie ma prawa takiego, które by zmuszało przecież urzędników do zajęcia się tymi problemami. I tu chyba trzeba zmienić po prostu właśnie przepisy, tak, żeby Rada Osiedla nie była tylko jakimś takim tworem, który się spotyka i organizuje festyn raz w roku, tylko żeby miał jakąś moc sprawczą. To czemu tak nie może być teraz na przykład? Moc sprawcza rad osiedli moim zdaniem też jest związana nie tylko z kompetencjami, bo to jest oczywiście bardzo ważne, ale też z tą legitymizacją ze strony mieszkańców. Czyli to, że mamy tą frekwencję 5,5%, którą mieliśmy 4 lata temu. Mam nadzieję, że w tych wyborach troszeczkę uda nam się ją podnieść, chociaż patrząc na do liczbę... 7,5. Patrząc na liczby zarejestrowanych kandydatów, nie wygląda to właśnie, optymistycznie. Bo to jest też, proszę Państwa, straszne, bo jest, zdaje się, 900 tak. miejsc w Radzie Miejskiej. 786 mandatów jest do tak, objęcia. A zgłosiło się 1200 kandydatów mniej więcej. Czyli tak, w tak, niektórych tak. miejscach nie będzie nawet wyborów, prawda? Dokładnie. W niektórych kandydatów ile miejsc? W niektórych okręgach wybory się nie odbędą, jest to kilka okręgów, ale cieszmy się, że wszystkie rady powstaną. Dobrze, okej, okay, bo to jest właśnie ważne, żeby każde osiedle miało swoją reprezentację. Ja zauważam jedną pozytywną zmianę, jeżeli chodzi o wybory, mianowicie taką, że o miejsca ubiegają się organizacje, takie na przykład jak Bezpartyjny Wrocław, bo dawniej to byli jacyś tam społecznicy, prawda, znani tylko i wyłącznie
swojej bramie albo na podwórku, natomiast teraz wy startujecie na przykład jako organizacja. Jest też druga przykładowa osiedla dla Wrocławia. Ale zapytam o Bezpartyjny Wrocław, którego pani jest reprezentantką. Co to jest za organizacja? Bezpartyjny Wrocław jest stowarzyszeniem, które zrodził się tak naprawdę ładnych kilka lat temu z grupy nieformalnej. 4 lata temu w poprzednich wyborach do Radosiedli również wspieraliśmy wszystkie osoby, które chciały kandydować, przygotowywaliśmy je do tej kampanii, zachęcaliśmy do kandydowania przede wszystkim, do tego, żeby wzrosło samo zainteresowanie mieszkańców byciem w Radzie, bo jest prosty mechanizm. Im więcej kandydatów, tym wyższa frekwencja później wyborcza w trakcie głosowania, ponieważ każdy z kandydatów zaprosi swoich znajomych, swoją rodzinę i ta frekwencja też wzrośnie w efekcie na samych wyborach. Dlatego 4 lata temu podjęliśmy ten trud, żeby zarejestrować jak najwięcej też kandydatów, pomóc im w ogarnięciu tych formalności i w kampanii. To samo staraliśmy się zrobić w tym roku. Wyniki moim zdaniem są bardzo dobre. Zarejestrowaliśmy z naszym wsparciem, zarejestrowałam około 110 osób, które kandydują łącznie w całym Wrocławiu do różnych rad osiedli. Jako organizacja staramy się po pierwsze informować. Pierwszą kampanią, którą zrobiliśmy, była taka kampania informacyjna dla kandydatów do rad, czyli mówiliśmy mieszkańcom o tym, że warto być w Radzie. Teraz przygotowujemy się i wszystkie siły zbieramy do tego, żeby ruszyć z kampanią profrekwencyjną, czyli żeby teraz zaangażować mieszkańców w to, żeby zainteresowali się wyborami i poświęcili tą niedzielę na zagłosowanie na najbliższych tutaj sąsiadów i osoby, które mieszkają w ich okolicy. Bezpartyjny Wrocław to nie jest nowa organizacja, bo szanowni państwo, Bezpartyjny Wrocław przecież walczył w wyborach do Rady Miejskiej Wrocławia i nawet miał kandydata na prezydenta w postaci Katarzyny Obary. Czy Katarzyna Obara nadal współpracuje z Bezpartyjnym Wrocławiem? Nie mamy z nią kontaktu od 2018 roku. Czyli nie? Nie, nie. Katarzyna Obara z państwem nie współpracuje, natomiast współpracuje, z tego co słyszałem, Jerzy Michalak, jej ówczesny konkurent. Pamiętam tą sytuację dosyć dobrze, bo sam o tym wiele razy pisałem. Tam w wyborach do Rady Miejskiej było tak, że były dwa ruchy bezpartyjne. Bezpartyjny Wrocław i Wrocławski Ruch Obywatelski Jerzego Michalaka. I złośliwi twierdzili, w tym też ja, że gdyby Jerzy Michalak wtedy nie startował, to wy, bo zrobiliście wtedy świetny wynik, przecież tam mielibyście swoich przedstawicieli w Radzie Miejskiej, być może nawet zdolność koalicyjną, patrząc na to, co się dzieje. No ale tak się nie stało, no bo Jerzy Michalak się nie dorozumiał z Katarzyną Obarą. No i teraz mamy sytuację, że ona z wami nie współpracuje, ale Jerzy Michalak z wami współpracuje. Tak, 2018 rok to była trudna sytuacja. Powstały te dwa komitety, a mieliśmy naprawdę spore szanse, żeby być istotną siłą w Radzie Miejskiej. Natomiast nauczyliśmy się wiele, przede wszystkim, żeby rozmawiać. I ten dialog jest potrzebny, jeśli chodzi szczególnie o wszystkie środowiska bezpartyjne, to staramy się współpracować bardzo szeroko z osobami, które podzielają nasze poglądy. Co było, to było, no trudno. Idziemy dalej, planujemy dalej i staramy się być siłą, która już nie będzie podzielona. Nie będzie podzielona, ale czy ta siła wystartuje w wyborach do Rady Miejskiej, no bo te wybory są już niebawem. Będziecie mieli własnego kandydata na prezydenta? A kiedy te wybory? Bo jeszcze chyba nie znamy daty. No za 2 lata. No to też wszystko się okaże, tak? Na razie skupiamy się na wyborach do Rad Osiedli i zaangażowaniu mieszkańców w frekwencję. Zobaczymy jak się będzie układała też scena polityczna we Wrocławiu. Natomiast na pewno będziemy się starać ze wszystkimi współpracować środowiskami bezpartyjnymi, środowiskami, które są nastawione na dialog, na profesjonalizm, na empatyczne podejście do mieszkańców i do siebie nawzajem. Pani doktor, a jak pani ocenia prezydenturę Jacka Sutryka? Wie pan, no trudno mi oceniać na pewno tak bardzo, bardzo obiektywnie. Na pewno jest to osoba... Na pewno jest to osoba, która ma bardzo szerokie podejście do problemów społecznych, miejskich, ze względu też na swoje wykształcenie jako socjolog. Ja również jestem socjologiem, więc tutaj tą wrażliwość socjologiczną widzę i czuję w tych w różnych dążeniach. Natomiast no, jest na pewno wiele tematów, gdzie widziałabym potrzebę większego dialogu z różnymi środowiskami. Tak? Dialogu i też nastawienia się na poszukiwanie
poszukiwanie wzajemnych, poszukiwanie rozwiązań, które jak gdyby byłyby wspólne dla nas wszystkich, byłyby tym konsensusem, do którego się możemy trzymać, tak? Bo jest dużo tematów i dużo, zawsze jest dużo do zrobienia. Zawsze można zrobić więcej, więcej dobrego. A co pani, bo ja tak w końcu nie zapytałem, ale pani nie odpowiedziała, co, bo ja pani przerwałem, bo ja pani przerwałem, nie dlatego, że pani nie chciała. Co pani chce zmienić na Karłowicach Różance, z czym tam się mieszkańcy borykają, z jakimi problemami, które no powinny nie istnieć, powinno być po prostu lepiej. Na pewno, jak na bardzo wielu osiedlach, jest to problem bezpieczeństwa pieszych, jest to problem ochrony zieleni, która tam jest. W Karłowice i Różanka są takim kompleksowym osiedlem, bardzo różnorodnym. No bloki głównie chyba, tak? Różanka to głównie tutaj takie zabudowania blokowe, natomiast Karłowice bardziej zabudowa jednorodzinna, ale to też daje siłę takiemu osiedlu. Zawsze im więcej różnorodności, tym też to osiedle ma więcej silnych stron. I tu myślę, że wzmocnimy jak najbardziej współpracę między tymi też często dzielącymi aspektami tego osiedla, dzielącymi mieszkańców. Myślę, że ta integracja, i na to chciałabym zwrócić szczególnie uwagę, będzie jak najbardziej potrzebna w tym, żeby spajać tę tkankę miejską na poziomie osiedla Karłowice-Różanka. Tak? Jeśli chodzi o bezpartyjny Wrocław, mamy na Karłowicach-Różance aż 17 osób, które kandydują z naszym wsparciem, do 21-osobowej mandatowej rady. Tak, i są to osoby zarówno z Karłowic, jak i Różanki. Także ta współpraca, to pole do integracji już jest na etapie naszych kandydatów, którzy mają różne potrzeby, ponieważ są z różnych stron osiedla i też różne pomysły na ich rozwiązanie. Myślę, że to będzie świetny zespół i poradzimy sobie ze wszystkimi wyzwaniami. Proszę jeszcze powiedzieć, zapytam o kwestię techniczną wyborów. Będzie napisane Małgorzata Brunecka, bezpartyjny Wrocław, czy tylko imię i nazwisko? Jak to ma wyglądać na listach? W przypadku kandydatów wspieranych przez daną organizację, na listach do głosowania pojawi się dopisek z nazwą organizacji. My zawsze składaliśmy takie pismo przy rejestracji każdego kandydata, które potwierdza wspieranie go przez stowarzyszenie w wyborach do rad osiedli. Tak? Także każdy nasz kandydat jest wspierany przez Stowarzyszenie Bezpartyjny Wrocław i ten dopisek powinien pojawić się na listach do głosowania. Wybory, proszę powiedzieć jeszcze, kiedy? 17? 17 października, niedziela. 17 października, proszę Państwa, niedziela. Miejmy nadzieję, że słoneczna i miejmy nadzieję, że frekwencja dopisze, że będzie te 10%, prawda? Oby, ojeju, oby, ale by się działo, ale dokładnie. By się działo, jakby było 10% frekwencji. Zapraszamy. Tak, tak. Proszę wybrać sobie kandydata. To może być sąsiad, przecież to może być jakiś działacz, którego znacie i cenicie. Tam będzie w czym wybierać, no, mimo że tych kandydatów jest niewielu więcej niż miejsc, ale no, wybór jednak jest. Warto na pewno głosować, bo musimy tej małej naszej demokracji się rozwijać. Prawda, dokładnie, pani doktor? Dokładnie, to jest kluczowe. Idźmy na wybory 17 października. Dziękuję Państwu bardzo. Naszym gościem była pani doktor Małgorzata Brunecka, bezpartyjny Wrocław. Powodzenia, do widzenia.